Witam serdecznie w kolejnym filmiku. W jednym z filmików narzekałem na Mazdę, że siedzenie się telepie, co uwieczniłem na kamerze. W związku z tym sprzączka od pasa bardzo często się po prostu tucze. Mówiłem wam, że w Hondzie się tak nie dzieje. Pas, jak widać, się zawsze tak układa. Ale oprócz tego w Hondzie, moim zdaniem, siedzenie się nie telepie. Ja nagrywałem filmik z zimnego silnika i ktoś mi zarzucił, że to był niewiarygodny test, bo jak jest zimny silnik, to jest sanie, a jak są wyższe obroty, to wtedy rzeczywiście może się nie telepać. Rzeczywiście ta osoba może mieć rację. Więc dziś właśnie wróciłem z przedszkola. Odebrałem dziecko. Silnik w tej chwili jest rozgrzany i żeby być w pełni, żeby ten test był w pełni wiarygodny, dam kamerę na statyw. Więc przygotowałem sobie statyw. I zapalimy Hondę. Damy ją na wolne obroty. No i popatrzymy, czy siedzenie się telepie tak jak maści. Ok, zapalone. Auto. No i patrzymy, czy się części. No ja patrzę gołym tu okiem i dla mnie kompletnie ani nie drgnie siedzenie. Przybliżę. No nie drgnie, słuchajcie. Także tu jest, słuchajcie, przepaść między Hondą a Mazdą. W Mazdzie siedzenie się po prostu telepie. Może kiedyś jeszcze dogram kawałek jak ze statywem, bo wtedy było rzeczywiście z ręki. Ok, słuchajcie, dogram, żeby test był absolutnie sprawiedliwy. Małżonka właśnie ukochana wróciła z pracy. Więc Mazda jest dostępna, znaczy z pracy, z fryzjera, była u fryzjera po pandemii. Więc biorę, słuchajcie, statyw i dokładnie tak samo stawię na siedzeniu kierowcy. Zapalimy. No i mam nadzieję, że będzie to wyraźnie widać, jak Mazda ukochana się trochę telepie. Ok, kamera włączona, naciskam sprzęgło i palę. Ok, zapalona. Patrzę teraz, że siedzenie kierowcy też się telepie. Czyli kamera, bo w związku z tym też się musi telepać, która stoi na statywie. Więc pomyślałem, że ją wyciągnę i ustawię statyw przed autem. Ok, ustawiłem tak statyw przed autem, żeby się kamera nie ruszała. No i w ogóle też widać na drzwiach, jak się telepią. A to kawałek śmiecia w drzwiach pasażera. Dałem tego śmiecia teraz na fotel. Pięknie się część. I jeszcze raz tutaj z prawej strony kamera. I co wy na to? Fajnie skaczenie.